witajcie w drugim odcinku miniserii, w której pokazuję swój dom i podczas oprowadzania opowiadam o tym, co z perspektywy kilku lat życia tutaj się sprawdziło, czego nie polecam, no i też jakie mamy plany zmian we wnętrzach, plany remontowe, bo mieszkając w domu, takie plany ma się chyba zawsze do końca. Jeżeli mieszkacie w domu, jest inaczej, nie macie już w głowie żadnych zmian, napiszcie na dole taki komentarz, jestem ciekawa, czy tacy ludzie w ogóle istnieją. I w tym odcinku zabieram Was na pięterko, tak jak ostatnio obiecałam, także chodźcie. Jesteśmy teraz na schodach, których szerokość wynosi 1,20 m, co jest totalnym game changerem, dlatego że przy tak szerokich schodach wchodzenie tutaj z jakimiś rzeczami typu wielka misa prania czy przenoszenie jakichś mebli do góry jest totalnie bezproblemowe i mówiłam Wam o tym już kiedyś przy odcinku chyba podobnej serii, że u znajomych, którzy nas tutaj odwiedzali na początku, jak się wprowadzaliśmy, czy potem przyjeżdżali do nas czasem i byli przed podjęciem decyzji o budowie swojego domu, to właśnie mierzyli sobie tę szerokość schodów, żeby zrobić u siebie w domu takie same, więc ten dom zainspirował wielu ludzi właśnie do tego, żeby jednak na te schody w projekcie poświęcić trochę więcej miejsca niż zazwyczaj się to robi, no bo zwyczajowo tego miejsca jest zaplanowanego trochę mniej, dlatego że przy codziennym życiu jest to bardzo wygodne. No i tutaj też mamy sporo przestrzeni, to akurat postawiłam statyw chwilowo, które możemy wykorzystać na ozdoby w trakcie świąt. Jak ktoś sobie życzy, można tutaj też postawić jakieś rośliny. Tu nie ma u nas roślin, bo za oknem jest zielono. Także ta zieleń nam tutaj robi robotę. W bokach mamy obrazy, nowoczesne plakaty, które również mają na celu połączyć ten klasyczny styl z bardziej nowoczesnym. Wchodzimy, moi drodzy, na pięterko. Po drodze zgasimy światło. Oczywiście włączniki świateł są i na dole, i u góry, jak to przy schodach bywa. Włączniki, których Wam nie polecałam, bo kosztowały naprawdę dużo i teraz się z czasem drapią. Zaraz wrócimy po ten statyw. Tymczasem, co jest za moimi plecami? Może wejdziemy tu jeszcze raz, żebyście zobaczyli, jak ten widok się tu wyłania. Wejdźmy to jeszcze raz. Wchodzimy do góry i naszym oczom pokazuje się taka bardzo przyjemna przestrzeń. I teraz, moi drodzy, te fotele niedawno stały odwrotnie. Tutaj był niebieski, tutaj był różowy. A dlaczego je zmieniłam? Dlatego, że przez to, że one są takie wyraziste, to po prostu po czasie mi się opatrzyły i jestem z nimi już zmęczona. Jeśli chodzi o przestrzeń antresoli, to ona sama w sobie jest taka bardzo odprężająca, daje poczucie wolności, sprawia, że właśnie osoba, która projektowała ten dom, zapewne też miała taki zamysł, że okna tarasowe są od ziemi do samej góry budynku, nie samej góry parteru, tylko właśnie budynku, zaraz Wam pokażę z góry, więc ta przestrzeń jest niesamowita, niemniej to jest część domu, z której korzystamy najrzadziej, w której jesteśmy sporadycznie, lubię tutaj czytać, ale nie jest to moje ulubione miejsce do czytania. I wracając do wątku kolorowych mebli, to też jest coś takiego, co ja bym raczej Wam i samej sobie odradziła, dlatego że klasyczne meble nigdy się nie nudzą i zawsze wyglądają dobrze. Jeżeli zdecydujemy się na jakiś nowoczesny styl albo właśnie coś takiego bardziej retro, bardziej klasycznego, ale w neutralnym kolorze jednolitym tapicerki, to taki mebel możemy urozmaicić różnymi dodatkami, zmieniać sobie co jakiś czas poduszki, przewiesić właśnie fajnie, fajnie kocyki, zmieniać ustawienia tych mebli, o ile w ogóle lubimy zmiany we wnętrzach, bo na przykład ja bardzo lubię co jakiś czas coś pozmieniać,
A kolorowy mebel, tak jak kupiliśmy go w kolorze, tak on cały czas ma ten mocny kolor, który może się znudzić. I ja mam na przykład coś takiego, że te meble mi się znudziły, ale jak o tym rozmawiałam z moim Piotrkiem, to on powiedział, że jakby cały czas mu się podobają po tych wszystkich latach. Więc widzicie, to jest bardzo indywidualne, ale gdybym mogła cofnąć czas, to jednak bym była za tym, żeby tutaj wyposażyć to miejsce właśnie w takie jednolite meble, więc kto wie, czy za jakiś czas coś bardziej stonowanego, klasycznego tutaj się nie pojawi. Same meble są z Black Red White, jesteśmy z nich mega zadowoleni, są super, ale też jakby no funkcja tego, tej antresoli jest taka nie do końca wykorzystana, to jest złe sformułowanie, bo to pomieszczenie zostało dobrze przemyślane i ta przestrzeń jest przyjemna, tylko po prostu wolimy być na dole, o, tak wam to powiem. No i z góry super jest to przy antresoli, że możemy zarzucić tutaj żurawia na to, co dzieje się na dole. Więc tak to wygląda. No i ta przestrzeń też wiem, że dla wielu z was jest taka bardzo kojąca, inspirująca. To właśnie dla nas tutaj mieszkańców, domowników również ma dokładnie taki odbiór. Te poduszki na pewno wymienię, one tutaj w ogóle nie pasują. Zostały tu położone tymczasowo pół roku temu i wiecie jak to jest. Nic mi się w sklepach nie podoba i tak sobie leżą i tutaj właśnie zwykły kocyk. No dobra, uciekamy zaraz może z tej antresoli. A, tutaj jeszcze jest taka RTV-ka przygotowana. Tutaj był telewizor, który został zabrany do innego pomieszczenia, które zaraz wam pokażę. No i finalnie nie kupiliśmy kolejnego telewizora, bo nikt go tutaj by nie oglądał. No i tak sobie wisi smutno ten, nie wiem jak to się nazywa, ten element do mocowania. Także to jest rzecz albo do zmiany, albo właśnie do jakiegoś doposażenia w telewizor. Jeżeli chodzi o te ściany w heksagon, to to są płytki, które bardzo wielu z was się podobały, jak byliśmy na etapie wykańczania tego domu. I zobaczcie, mimo że one są dość mocne, mają wyrazisty charakter, to są tym elementem domu, który w ogóle mi się nie nudzi. One mi się cały czas podobają. Cały czas jak tu wchodzę, to myślę sobie, wow, jak to dobrze wygląda. No i też prawda jest taka, że jak ten dom był taki pusty, wiecie, w trakcie właśnie remontu został przemalowany na jasne kolory, nie było tutaj mebli, to przestrzeń tutaj u góry, zaraz wam powiem o co chodzi z tamtymi meblami, ta przestrzeń u góry była aż przytłaczająco duża. Rozumiecie o co chodzi, że mimo, że uwielbiam przestrzeń i daje mi ona poczucie wolności, to jednak tego miejsca tutaj było aż za dużo. I właśnie ten heksagon, a jest to płytka cementowa, pamiętam, że w Leroy Merlin ją kupowaliśmy i potem bardzo wielu moich widzów też się decydowało na te płytki. Nawet mi zdjęcie wysłaliście, jak to wygląda u was we wnętrzach na różnych ścianach i byliście nimi zachwyceni. Więc właśnie ta płytka dała taki fajny efekt i ocieplenia wnętrza, ale też nadała mu bardzo fajny, bardziej nowoczesny charakter. Tutaj mamy zakaz wstępu, tu jest pokój Oliwii. Oliwia się tam u siebie teraz relaksuje, chilluje, także tam nie wchodzimy. Teraz tutaj, moi drodzy, mamy meble z mojego starego biura. Jak wiecie, też z poprzedniego odcinka biuro, które było za tym progiem, zostaje przeniesione na dół. A tutaj mamy pokój gościnny, do którego bardzo serdecznie was zapraszam. Po przekroczeniu progu mamy taki bardzo przyjemny pokoik. Trzeba jeszcze tutaj domówić żaluzję. Chciałam wywiesić rolety, ale Piotruś mówi, że ma dosyć tych rolet i zrobimy drewniane żaluzje, takie jak były właśnie w tych pomieszczeniach u góry, jak ten dom kupiliśmy. No i tutaj prawda jest taka, że to pomieszczenie zostało wyposażone meblami z dołu, czyli one były już, część tych mebli była na dole właśnie w starym pokoju gościnnym, a część to są inne meble, jak na przykład i akcesoria, jak na przykład to lustro, którego Oliwia się pozbyła ze swojego pokoju, więc ono sobie tutaj na razie stoi. Stary fotel z mojego biura.
Tego tutaj za chwilę nie będzie, bo to kompletnie tutaj nie pasuje, tylko tak wiecie, stoi chwilowo, wiecie jak to jest. Tylko tak na chwilę i 4 lata później. No i taka nowoczesna komódka, która również została tutaj po biurze. Nie potrzebuję jej w biurze, bo tam mam zupełnie inny zamysł, jeżeli chodzi o wystrój, ale ten pokój, muszę wam powiedzieć, że na żywo jest taki bardzo przyjemny, otulający. No i mam pytanie do jednej z was. To pytanie do mojej przyjaciółki Kretki. Wiem, że Krecia, oglądasz ten film, bo wczoraj o tym rozmawiałyśmy i mówiłeś, że czekasz na ten odcinek. Kreciu, czy ten pokój gościnny spełnia twoje oczekiwania i mnie odwiedzisz w tym roku? Ostatnio wam zadałam pytanie, czy pamiętacie, kto był pierwszym gościem właśnie w tym pokoju gościnnym, który był wcześniej na dole? No i wiele osób zgadło, że była to Kretka i my na przykład tę kanapę kupowaliśmy dzień przed jej przylotem. Myśmy się tu wprowadzili i pierwszą noc, jaką spędziliśmy w tym domu, spędziliśmy z Krecią i z jej cudowną rodziną. Także dla mnie jest to wyjątkowo piękne wspomnienie, bardzo wartościowe i tej kanapy nie zamieni na żadną inną, bo ona po prostu ma mega fajną historię. No i już abstrahując od tego, po prostu bardzo pasuję do tego pomieszczenia. Nie byłam pewna, czy mi się dobrze zmeczuje z tym dywanem i z tą komodą, ale super. I ten pokój ma naprawdę super energię, bo za kamerą, tam gdzie teraz wy stoicie, jest widok na las. Mam piękną zieleń i z drugiej strony też mam drzewa, zieleń, niebo. No po prostu energia tutaj jest bardzo kojąca, wyciszająca. Więc myślę, że nawet może być przyjemniej tutaj się przespać niż na dole, bo jednak ten pokój jest przy gościnnym, przy dużym pokoju, ma drzwi przesuwne, tam wiecie, my jako gospodarze, my wcześniej wstajemy, kręcimy się po tym domu, tutaj drzwi są zamknięte i nic nie słychać, więc może to być plusem. Właśnie te mebelki chwilowo tutaj stoją, porobiłam zdjęcia na różne portale, żeby je wystawić naprawdę za bezcen, bo 60% taniej niż taki cały zestaw by kosztował. No i na razie jeszcze one nie mają swojego nowego właściciela, także no, zobaczymy. I przechodzimy do miejsca, w którym dzieje się magia, czyli naszej sypialni. Powędrował telewizor, który był wcześniej na antresoli, on powinien być tam. Piotruś się uparł, wiercił mi dziurę w brzuchu chyba z 2 lata. Ja w końcu mówię, dobra, weź sobie tu, zamontuj ten telewizor. I co się okazało, że oglądamy go leżąc w łóżku może raz w miesiącu, naprawdę, jak nie rzadziej. Więc ja czułam, że to nie będzie jakiś super pomysł i game changer. Ale prawda też jest taka, że jak ten telewizor wisiał na antresoli, to tam już nawet raz w miesiącu nie było nic oglądanego. To miejsce na telewizję no, okazało się po prostu chybionym. Niemniej nasza sypialnia jest urządzona dość minimalistycznie. Jedyne, czego mi tutaj brakuje, to ostatnio zaczęłam się zastanawiać, czy nie zrobić tutaj zasłon. Żeby klimat był troszkę jednak bardziej przytulny, bo tutaj znowu jest taka sytuacja, że tej przestrzeni jest aż za dużo. I teraz będę z wami szczera i pokażę wam coś, czego szczerze nie lubię i jak na to patrzę, to mi się robi słabo. Złocona tapeta. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co mną kierowało, jak wybieraliśmy tapetę do tego pomieszczenia. Uwielbiam te obrazy. To łóżko wygląda pięknie, ale welur wam absolutnie odradzam. On był kilka dni temu odkurzany i czyszczony rolką, taką wiecie, do ubrań. I nie wiem, czy widać to na filmie, ale tutaj wszędzie są paprochy, sierść psa. No po prostu wygląda to tragicznie, jakby tu nigdy nie było sprzątane, a dosłownie kilka dni minęło. Jest to męczące i bardzo tego nie lubię, więc no niestety. Ale z drugiej strony, no to łóżko jest duże, wygodne, więc coś za coś. No i ta nieszczęsna tapeta. Chciałam być jak księżniczka w pałacu. Nie przewidziałam tego, że na żywo to będzie wyglądać po prostu żółto, że no to jakoś no nie pasuje ta tapeta do nas, ale na tamtym etapie naszego życia no miałam trochę inną wizję.
No i tutaj za wysoko zrobione kontakty, o czym Wam kiedyś mówiłam w filmie o nieudanych rzeczach w naszym domu. Szafki są ok. Tutaj z drugiej strony mam toaletkę, z której bardzo rzadko korzystam. Teraz często maluję się, słuchajcie, w łazience. Tam się przyniosą z makijażem, ponieważ bardzo często maluję się o 5 rano, 5:30 i po prostu nie chcę budzić Piotra. To w ogóle, wiecie, no to by było wykonalne, że on sobie śpi, a ja się maluję. Więc kosmetyczkę sobie zaniosłam tam. No i tutaj już dość rzadko siedzę. No i okna, to jest kolejny mocny punkt programu. Widok na niezwykle kojącą zieleń. Te wysokie tuje tutaj były, tak jak już się wprowadziliśmy, jak zakupiliśmy ten dom. Tego czasu, jak mieliśmy daszek nad wejściem do domu, to z tego daszku dość często tutaj wskakiwały wiewiórki na ten parapet, a nieraz mieliśmy tutaj takie przyjemne poranki, że słychać właśnie bieganie po parapecie, coś niesamowitego, ale na pocieszenie w tej tuj jest gniazdo i ono jest tutaj dość wysoko, więc teraz jak są ciepłe dni, przy uchylonym oknie słychać nieraz pisklaki, teraz śpią, są wyciszone, pewnie matka poleciała po pokarm, ale ogólnie no żyje się tutaj trochę jak na wsi. I tutaj jest nasza garderoba. Oczywiście walizka musi być nierozpakowana, no bo jakżeby inaczej, z podróży ostatniej, czyli do Barcelony, wróciłam już z 1,5 tygodnia temu. Także napiszcie mi na dole, czy wy też dojrzewacie do rozpakowania. Tak jak jestem sprawcza w wielu aspektach życia, szczególnie zawodowego, i działam praktycznie od razu, nauczyłam się tego. Nie odwlekam, prokrastynacja w ogóle została wyrzucona do śmieci. Tak w kwestii podróży prokrastynuję na maksa. Więc pomocy, czy tutaj jest więcej takich osób. No i tam trzymam jakieś tam paski, tutaj ubrania, lekki nieład, wiecie. Ja Wam pokazuję całą prawdę o sobie, całą rzeczywistość. No i tutaj trzymam też torebki. Będziemy to wnętrze, tutaj mam jeszcze taką szafę zabudowaną. Teraz, kochani, za tymi drzwiami znajduje się największa pięta achillesowa tego domu, mój największy kompleks, pomieszczenie, którego szczerze nie lubię. Jest to, moi drodzy, oldschoolowa łazienka, którą kocham i nienawidzę właśnie. Moja miłość do tej przestrzeni, do tego światła, do tego, jak wspaniale można się tu wieczorem zrelaksować, jak się robi ciemno i nie widać brzydoty tych starych kafli, tylko skupiamy się na blasku świec, robimy sobie kąpiel z pianą, włączamy jacuzzi raz na 100 lat, ale ogólnie jacuzzi nie polecam, szybko się nudzi, powiem Wam szczerze. Ale no raz na 100 lat, po ciężkim dniu, relaks w tej przestrzeni to coś pięknego, właśnie pod warunkiem, że jest ciemno i oko przymkniemy. Poza tym łazienka jest funkcjonalna, ma dobrze zaprojektowane te szafeczki tutaj na wymiar. Naprawdę pod tym względem jest wszystko fajnie. Wiecie, kolejna do zmiany jest kuchnia, więc myślę, że w wakacje ruszymy z remontem. Raczej w drugiej połowie wakacji taki jest plan. To ta łazienka, nie wiem kiedy ją zrobimy i powiem Wam szczerze, że to też jest taki remont, który trochę odwlekamy. Bo jednak remont łazienki jest po prostu brudny, wszędzie się wszystko kurzy, pyli, więc nie mamy na razie za bardzo na to ochoty. Kuchnia jest ważniejsza, bo w kuchni więcej czasu spędzamy rodzinnie, czy z przyjaciółmi, ze znajomymi. No, łazienka jeszcze chwilę poczeka. No i zapomniałam o tym, że mamy tu jeszcze jeden pokój, w którym była kiedyś, najpierw to był składzik, potem w pandemii zrobiliśmy tutaj siłownię i teraz już jest nowoczesny wytwór funkcji, bo jest siłownia połączona ze składzikiem. O, nawet słuchajcie, jakiś tu szampan leży, także po prostu nic, tylko się tu zamknąć i przeżyć tydzień. Z szampanem, ćwiczeniami, tu jakimiś rzeczami z tych kartonów. O, jak się zimno zrobi, można się zagrzać i można też sobie pospać. Oliwi stary materas i właśnie też jest on do oddania. I słuchajcie, co jest ciekawe, to wbrew pozorom z tej siłowni my korzystamy. Akurat jestem to ja i Oliwia. Tutaj dla Piotrka nie ma za bardzo atrakcji, bo on lubi jednak duże ciężary,
ale dla nas nieraz, jak Oliwia ma WF-y w szkole odwołane, ma potrzeby właśnie, żeby się poruszać, poćwiczyć, to sobie wskakuje na rowerek, na ławeczkę, wyjmuje hantle. Ja nieraz też, jak mam taki napięty czas w życiu, że ciężko mi tą siłownię gdzieś tam do planu wsadzić, to rano sobie mogę wstać na czas, zrobić szybki trening, więc naprawdę z tej siłowni korzystamy. Więc jak skończymy wyposażać na dole moje biuro i tutaj zrobimy porządek, bo tutaj jest część rzeczy właśnie z biura, no to odgruzowana siłownia wciąż będzie pełnić swoją funkcję, ona w ogóle nie jest do zmian. Także moi kochani, jeżeli chodzi o górę, najchętniej, gdybym miała magiczną różdżkę i trzy życzenia, to jednym z nich byłoby zerwanie tej tapety i zamianę na cokolwiek innego. Tak, to by było jedno z życzeń, a pozostałe dwa, no wiadomo, że ta łazienka. I trzecie bym mogła dać komuś z Was, bo ogólnie poza tym cała ta góra jest fajnie zrobiona, jest funkcjonalna, jest wygodna, jest przestrzeń, którą kochamy. Także tutaj nam się udało fajnie wszystko zaplanować, zgodnie właśnie ze stylem życia naszej rodziny. Jeżeli chodzi o antresolę, to były różne pomysły, tam z jakimś stawieniem stołu do bilardy czy coś, a potem stwierdziliśmy, że w ogóle no nie chcemy takiego vibe'a mieć w domu, może kiedyś tam się zmieni, ale teraz nie. Lepiej mieć już kącik, gdzie rzadko, bo rzadko, ale jednak czasem ktoś tam sobie usiądzie, poczyta się, zrelaksuje, niż stół, który będzie się kurzył i jak ktoś będzie grał u góry, będzie robił hałas na cały dom, no bo wiecie, jak jest antresola, to te dźwięki się przenoszą. Więc tak, dzięki za Waszą uwagę. Dajcie znać, jak Wam się oglądało ten drugi odcinek. Pierwszy Wam oczywiście zalinkuję na dole. No i w kolejnym tak naprawdę mam zagwozdkę, czy pogadamy sobie o ogrodzie, bo on jest w trakcie zmian, czy może o czymś innym, może o elewacji. Dajcie znać, jaki temat bardziej Was interesuje, czy ogród, który jest w trakcie zmian, czy elewacja, a ja z przyjemnością taki odcinek dla Was przygotuję. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pa!